W siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ulicy Długiej można podziwiać wystawę prac artystycznych raciborskiej plastyk Martyny Rejner. Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej gości w swojej siedzibie wystawę ceramiki oraz obrazów tworzonych przez mieszkankę Raciborza. Na wystawie można zobaczyć prace, które tak naprawdę powstały w ciągu maks półtora roku. Są to świeże obrazy, nowe, tematyka mi bardzo bliska, w związku z czym przede wszystkim krajobrazy. Jest też kilka prac postaci i zabawek. Raciborska artystka plastyk swój talent przelewa nie tylko na obrazy. Tworzy dzieła artystyczne w różnych technikach plastycznych. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju rękodzieło jest mi bliskie. Od obecnej makramy, która jest teraz bardzo na czasie, poprzez tworzenie biżuterii, biżuterii również z recyklingu, ceramika, to jest taki konik, to jest taka pasja, która tak naprawdę mnie trzy lata temu zaszczepiła jedna z pań i powiem szczerze, że to jest chyba mi obecnie najbliższe. Rękodzieła z recyklingu powstają z różnego rodzaju materiałów. Zarówno plastik, płyty winylowe, butelki PET, skóra, naprawdę ta twórczość, w zależności co wpadnie w ręce, czasami to jest drewno, różnego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę zbywają gdzieś komuś w domu. Na przykład ostatnio powstał naszyjnik, który został stworzony z filiżanki. Artystka lubi malować zabytkowe budynki i ich wnętrza, które osobiście odwiedza. Artystyczna dusza pani Martyny objawiła się już od najmłodszych lat. Muszę powiedzieć, że rodzina rzeczywiście jest plastyczna, jest artystyczna. Nie wystawiają, nie szli tą drogą. Natomiast powiem szczerze, że ta twórczość gdzieś w domu przejawiała się zawsze. Czyli od najmłodszych lat gdzieś była jakaś tam masa solna, tak? Robiłyśmy z mamą buciki, lalką Barbie, więc szyła mama zabawki dla nas. Więc no, myślę, że to były takie podwaliny pod to, co teraz obecnie robię. Później przyszedł czas oczywiście studiów, gdzie mogliśmy się rozhulać w różnych kierunkach. Potem była taka przygoda i ta przygoda tak właściwie nie potem, trwa do dzisiaj przez 15 lat. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu i tam wraz z dziećmi i młodzieżą godzinami w pracowni mogliśmy robić różne fajne rzeczy. Prezentowane w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej obrazy przedstawiają krajobrazy oraz kobiety i mężczyzn i są dostępne dla zwiedzających do 25 kwietnia.